hura, hura, będzie wyższa emerytura. A druga... Tak, widzę miliony monet. Beata, pakujemy się, kiedy te 8,50 dostanę, błagam jest cię. Impreza. Kiedy będzie ta druga waloryzacja? Tak. Czy będzie w tym roku 13? Będzie. Komu ona się przynależni? To atakuje. Jak ta waloryzacja weszła w życie, to oni tam liczą. Oni wiedzą. Dlaczego mnie to zabrali i kto ją dostanie? Nikt ci nie zabrał, tylko taka zasada jest przy 14. To zabrali. Płynęły jakieś większe pieniądze. Troszeczkę podejrzane, prawda? Ktoś tak. Ale papierka nie mamy jeszcze na to. A ten papierek ZUS-u... Życzę wam tego, żebyście były obrzydliwie wręcz bogate, tak. I mdlały, jak i waloryzacja zobaczycie. Była 800%. I przy okazji to zaszalejmy, sprawmy sobie jakąś przyjemność. Hura, hura, będzie wyższa emerytura. Tak ćwierkają ptaszki. Ale do nas przyleciał taki bardzo sympatyczny ptaszek w osobie Pawła Blajera. Dzień dobry. Kłaniam się, dzień dobry. Który zgodnie z obietnicą będzie raz na jakiś czas nam dostarczał dobrych lub niedobrych wiadomości. Dzisiaj wygląda na to, że przyjechałeś z dobrymi wiadomościami. Czy to prawda, że możemy zakrzyknąć chórem, hura, hura, będzie wyższa emerytura? Czy to jest już klepnięte dla emerytów? Jest klepnięte. Tylko właśnie nie wiem, czy się tak należy bardzo cieszyć. O, ten zawsze człowieka, co słuchaj. Nie, bo chodzi o to. Sprawa jest dość jasna. Zaraz państwo między nami zobaczą pewien wskaźnik, który jest w ogóle imponujący i nie jakąś teorią, tylko praktyką tego, o ile w marcu wzrosną emerytury, renty, w ogóle wszystkie świadczenia, które są wypłacane tym, którzy mają jakiekolwiek świadczenie ZUS-u. I ten wskaźnik wynosi 112,12. Czyli emerytury muszą wzrosnąć, muszą, bo jest to klepnięte. O 12,12. Czyli 12,12%. Każde świadczenie musi być o tyle zwaloryzowane. Emerytury, renty, dodatki pielęgnacyjne, tak. I tak dalej. Także te emerytury. I to jak psu kasza. Tak jest. Nie ma w tym roku czegoś, co pewnie nasi widzowie kojarzą. Taka była w zeszłym roku emerytura jeszcze kwotowa, że tam jakiś procent, ale nie mniej niż 250 zł. Teraz tak nie ma, po prostu mnożymy to, co tam dostajemy. Razy tam ten wskaźnik 12,12. Czyli jak pomnożymy naszą emeryturę przez 112%, to nam wyjdzie, ile będzie wynosiła nasza nowa emerytura. Przy emeryturach poniżej 2500 to wystarczy tak pomnożyć, przy emeryturach trochę wyższych powyżej 2500, bo tam po prostu kwota wolna nie wchodzi w grę, ale mniej więcej jest zachowana ta relacja. No to tam. Natomiast no, gdzie tu... Gdzie jest zła wiadomość? Powiem jest taka, bo muszę jako ekonomista, dziennikarz ekonomiczny patrzeć na to trochę szerzej. Czym jest ta waloryzacja? Tak. Ona jest urealnieniem tego świadczenia. A ta waloryzacja następuje po ponad roku wysokiej inflacji, wysokiego poziomu cen. I cały czas mamy ten wysoki poziom cen. My cały czas żeśmy nie zeszli w gospodarce do tego, że mamy w ogóle brak inflacji i możemy wracać do lat, kiedy w ogóle inflacja była śladowa. Więc ta waloryzacja, którą teraz państwo widzą, ona też powoduje to, że minimalne świadczenie rośnie. Ono będzie wynosiło prawie 1800 zł. Ona, no nie wiem, czy u naszych widzów rodzi takie poczucie, że im rekompensuje cały poprzedni rok większych wydatków związanych z... No na pewno nie. No już właśnie. No 13%. No i teraz właśnie pojawia się druga kwestia. W tym roku ta inflacja jest niższa. Są różne szacunki. Ona rzeczywiście tak zjechała w dół w styczniu, w lutym. Natomiast ona dalej jest. Dalej wynosi około 5%. I taka jest w ogóle prognoza na ten rok. I teraz pewna dobra wiadomość polega na tym, że nie ma tej minimalnej kwoty waloryzacji emerytury, tej 250 zł, tylko jest no, przewidywana druga. A, druga? Tak. Tak, no, widzę miliony monet. Bo kiedy? Tak jest. Beata, pakujemy kiedy się, kiedy te 8,50 dostanę, i błagam jest cię. Jest impreza i będziemy po prostu... No, kiedy będzie ta druga waloryzacja? Tego nie wiemy dokładnie, bo wiemy, że tylko zostało tak uzgodnione w obecnej koalicji rządzącej, że ma być druga waloryzacja, jeżeli inflacja przekroczy 5%. I teraz, jak to 5 będzie policzone, to nie wiemy. Od czego? Tak, bo teraz jest poniżej 5, za styczeń i luty jest poniżej 5.
No więc nie za bardzo jeszcze jest jakby ten poziom przekroczony 5%. Ale z tego, co tam ustaliłem, to wynika, że rzeczywiście plany takie są i być może będzie ta waloryzacja nawet wtedy, kiedy nie będzie tych 5%. Właśnie po to, żeby zrekompensować w trakcie roku w ogóle. No tak, ale to powiedziałabym taka nagroda w raju, czy nie wiadomo, czy ona się ziści. A wróćmy do tej naszej nagrody, która się ziści. Tak. Czy odrobiłeś zadanie, bo ja ci tutaj dałam takie zadanie. Proszę bardzo. Jeżeli mamy 2800 emerytury na rękę, tak, czyli netto, to o ile więcej dostaniemy pieniędzy kwotowo? Odrobiłem. Wychodzi mi prawie 340 zł więcej i to będzie po prostu więcej już każdego miesiąca. Bo ta waloryzacja, czyli na stałe. Nie jest jednorazowa, tak więc wychodzi ponad 300 na rękę powinno wyjść, więc czy to jest kwota szalona, czy nie, to proszę ocenić. Wiesz co, ja powiedziałabym tak, brylanty nigdy nie są za duże, tak bym powiedziała, więc lepiej mieć 300 niż 2800. Tak. Czy to pokrywa wzrost cen koszyka zakupowego? Nie wiem, ale to już nieistotne, nie nam o tym przesądzać, za poprzedni prawda? Rok inflacja była wyższa, to nie jestem pewny. W tym roku ta inflacja jest niższa, więc ta waloryzacja, jakby tak porównywać ją z prognozowaną inflacją, to powinna spowodować to, że realnie jesteśmy na plusie. Czy przy wysokich emeryturach ten współczynnik też mam sobie przez 112 pomnożyć? Tak, tak. Czyli to, to jest, nie ukażą mnie za to, że dużo pieniędzy sobie zgromadziłam. Ciebie ukażą tylko na 14. O, masz! Poczekaj, ale po kolei idąc liczby, 12, 13, 14. Tak. Czy będzie w tym roku 13? Będzie. Komu ona się przynależni? Każdemu, kto będzie miał na koniec tego miesiąca prawo do świadczenia, czyli jasne, chodzi o to, że nie zostanie to prawo zawieszone, czyli jakby nie zaszaleje w ten sposób, że nie zacznie dorabiać w taki sposób. Mówiliśmy o tym w poprzednim programie, ale to dotyczy głównie osób, które nie każdemu, mają... Każdemu, kto ma prawo. Tak. Mhm. Ma 31 marca takie prawo, to dostanie 13. 13 w kwietniu, jak rozumiem. W kwietniu. Nie ile? Od razu jednego tam dnia kwietnia, tylko po prostu jest wypłacane razem z kwietniowym świadczeniem, więc będzie wypłacane to 1, 5 i tak dalej. Kiedy no ja 15 akurat. Proszę mam. Bardzo. Ile dostanę, panie wiemy, ładny? Wiemy, kiedy w ogóle należy tak, w ogóle przyjść i zapytać. Dostaniesz tyle, ile wynosi minimalna emerytura. I ta minimalna emerytura się właśnie w tym miesiącu zmieniła, bo ona też jest zwaloryzowana. I ona teraz 1800 z kawałkiem wynosi? Prawie 1800 wynosi. Prawie 1800. 1780 zł 36 groszy. Czyli ja będę miała tak. Brutto. Netto wychodzi koło 1620. Dobrze, czyli w kwietniu mam szansę mieć moją emeryturkę podwyższoną o 12% z kawałkiem. Już w marcu będziesz miała to. Już w marcu nawet. Znaczy szykujemy się na to już w marcu. Szaleństwo. A w kwietniu jeszcze mi dorzucą 1600. Ale ja zostanę ukarana z tytułu wysokich dochodów w czasie mojej pracy zawodowej, czyli wysokich składek, tym, że nie dostanę 14 prawdopodobnie. Tak, tak. Dlaczego mnie to zabrali i kto ją dostanie? Nikt ci nie zabrał, tylko taka zasada jest przy 14. To zabrali. Znaczy było nie dali. I nie dali. Chodzi na czym ona to, polega? Że została w zeszłym roku wprowadzona taka zasada, ona jest w tym roku utrzymana. Przy 13 i 14 są zasadniczo te same zasady, jak w 2023 roku. Jak mnie zapytasz o 2025 rok, to ja już nie jestem pewny, jak to będzie wyglądało. Nie zapytam ale, się, co ale, ty to... Ale generalnie myślę, że może coś tutaj się zmienić, bo pomysły były wszelakie. Ale jak związane. Będzie w tym z tą 14? A ile będą tak, mu ucinać? Dalej jest kwota graniczna, 2900 zł, od której będzie decydowało to, czy dostajesz w 100% czternastkę, czy będzie ona troszeczkę pomniejszana. I to będzie dalej ta zasada obowiązywała, dlatego że... To jest to stówę za stówę? Tak, czy złotówka za złotówkę. Okay. Zasadniczo jest tak, że czternastki są adresowane dalej dla wszystkich tych osób, które mają najniższe świadczenia, a trzynastki są dla wszystkich. Rozumiem. Taka zasada jest w tym roku utrzymana. Jeszcze może by tak być bardzo precyzyjny, bo część osób pewnie nas ogląda. Jest też taki jeden... powiedziałbym niszowy, ale wbrew pozorom dotykający prawie 100 tysięcy osób problem, to jest tak zwana emerytury czerwcowe jeszcze. W zeszłym roku pojawił się... Brzmi jak rewolucja październikowa. Wiesz, ale to wie, że wiele osób na to czeka, bo pamiętam, że do mnie jakby sygnalizowały mi ten problem. Chodzi o to, że w latach 2009-2019 część osób
przeszła na emeryturę w czerwcu, przed wakacjami. Mieli pecha czy szczęście? Mieli pecha, bo źle im policzyli, tak. I są w plecy, mówiąc tak wprost, o 200-300 zł miesięcznie. W zeszłym roku Trybunał Konstytucyjny powiedział, tak nie może być, trzeba wam wyrównać. Słusznie. Wyrównać i dać odsetki. Ale żeby to się stało, ustawa musi być. Nazywa się to emeryturami czerwcowymi, albo tam waloryzacją czerwcową, i tego jeszcze nie ma. Na to czekamy. To się w tym roku ale tym ma szansę, że to... Tak, to była trybuna... dodatkowa dla osób, które są w tych latach, byłaby to poza typową waloryzacją 13 i 14, jeszcze dodatkowa rzecz, która powoduje to, że mają świadczenie. Wyższe. Świetnie. Tak. Czyli słuchajcie, w marcu nas czeka upominek w postaci waloryzacji emerytur. 112% PAWSIECH. Tak. W kwietniu nas czeka 13 PAWSIECH. Ja też się załapię. Tak. A tych, co mają co niższe emerytury, czeka jeszcze 14. Kiedy to 14 będzie? 14 zasadniczo są wypłacane do końca października. Ale okay. Nasz ustawodawca taki graniczny termin wymyślił. Natomiast praktyka pokazała, że wypłacane były już wcześniej. Były już na przełomie sierpnia i września. Nie możemy teraz dokładnie tego powiedzieć, bo nikt o tym za bardzo nie mówi. Ale raczej po wakacjach. Raczej po wakacjach i raczej być może właśnie po wakacjach może być ta dodatkowa waloryzacja. Ta jeszcze, jak się okaże, że ta inflacja przekracza 5%, no tak. Więc trzeba to zrobić. Na to musi być specjalna ustawa. Będę tego pilnował i ta ustawa rzeczywiście może też zacząć działać we wrześniu. I to byłaby dodatkowa rzecz. Słuchajcie, dziewczyny, nic tylko szaleć. No ja tylko czekam, ja czekam, kiedy mnie zaprosisz i idziemy za tą waloryzację 339 zł na imprezę po prostu. No ja rozumiem, zajrzymy do baru mlecznego na Nowym Świecie. Po dwóch kawach się skończy imprezę. Słuchajcie, no. Nie ma co się nabijać, każdy grosz jest ważny. Tak. Ja zrobię też przed świętami taki trochę samouczek, jak sensownie robić zakupy. I jakie tak zwane cashbacki mamy. Nie wiem, czy znacie ten model, ale ja go chcę wam pokazać. Są takie aplikacje, takie strony internetowe, gdzie są albo bardzo duże rabaty, albo wraca do nas kasa. Więc mówiliśmy o tym, jak dorobić na emeryturze legalnie. Dzisiaj hura, hura, będzie większa emerytura. A jeszcze przed świętami zrobimy wam z Pawłem parę tipów, jak sensownie nie tracić pieniędzy, robiąc zakupy. Zrobimy taki temat? Zrobimy taki temat. Jeszcze proponuję, żebyśmy przed świętami zrobili temat, bo będzie eksplozja. To się teraz zaczyna. Wszelkiego rodzaju ofert kredytowych. 0%. Nie musisz zapłacić. To kolejny program. To kolejny program, Pawełku. Musimy to zrobić, bo to kusi. Ale proszę jakby być ostrożny. Ale tak. Teraz proszę, bo to atakuje. To atakuje, jak ta waloryzacja weszła w życie, to oni tam liczą. Oni wiedzą, że teraz jest więcej pieniędzy, a emeryt to jest dobry kredytobiorca. Więc wtedy wysyp ofert kredytowych jest po prostu gigantyczny. No i plus pożyczki pozabankowe, o tym też oczywiście, porozmawiamy. Tak. Jak się z tego wyplątać tak, na przykład. Tak. Ale koniecznie przed świętami zapraszam cię na temat pod tytułem jak mniej wydawać na świąteczne zakupy. Ja znajdę parę tipów, ty też poszukasz i zrobimy ten program, słuchaj, oczywiście w kuchni. Bardzo proszę. Dziękujemy ci bardzo, Pawle. Mam nadzieję, że jesteście... A, pytanie było, przepraszam, proszę, bo tutaj bardzo. Słyszę. Znam odpowiedź, ale zadam je gościowi. Czy to dotyczy także rent? Tak, tak. Wszystkiego, co nam wypłaca ZUS? Tak, wszystkiego. Wszystkiego. A dodatki pielęgnacyjne? No to dodatek też jest wypłacany w ramach w ogóle świadczenia, więc też jest waloryzowany. Wszystko, co dostajemy z ZUS-u, 112% tak. Normy tak, będzie miało. Ja wiem, skąd się biorą te pytania, bo one się biorą z tego, że pieniądze są większe, wpłynęły jakieś większe pieniądze. Troszeczkę podejrzane, prawda? Ktoś tak. Przyda... Ale papierka nie mamy jeszcze na to. A ten papierek z ZUS-u, ile nam podwyższyli, żebyśmy mieli to na papierze i już na zawsze, że będzie więcej, to my dostaniemy na przełomie marca i kwietnia. Bo ale ZUS on się we pułapie wypłaca... pokazuje w tym... Tak jest, no, ale ktoś może sobie zobaczyć we pułapie. Ale tak. Papierek ZUS też przekaże nam i wtedy wyśle nam też potwierdzenie na to, że mamy tą trzynastkę. Super. Wszystkie oczywiście rzeczy z swojej historii ZUS-owskiej można zobaczyć w portalu ZUS-owskim. Ja korzystam z tego, nie czekam na żadne papiery, po prostu wchodzę i, no, i widzę to. Czasami są tacy, co zobaczą, jaką emeryturę im tam ZUS przewiduje. Jasne. Zawału serca dostają po prostu. Chętnie. Życzę wam tego, żebyście były obrzydliwie wręcz bogate tak. I mdlały, jak i waloryzacja zobaczycie. Była 800%. I mdlały, jak zobaczycie marcowe i kwietniowe wypłaty dziewczyny, ale przy okazji to zaszalejmy za trochę więcej, sprawmy sobie jakąś przyjemność. A my
spotkamy się jeszcze przed świętami z Pawłem o jak nie wydawać za dużo, a mieć tyle samo przyjemności. Dziękujemy Ci bardzo, Paweł. Życzymy miłej niedzieli.